Kolejnym takim państwem jest Portugalia. W Mhm. Portugalii poddano dwa razy, w 1998 roku i w 2007 roku, pod głosowanie to samo pytanie. Czy zgadzasz się na dekryminalizację dobrowolnego przerywania ciąży, jeżeli odbywa się ona w pierwszych 10 tygodniach i w uprawnionym zakładzie opieki zdrowotnej? No i oprócz tego mamy jeszcze oczywiście referenda w San Marino i w Gibraltarze, o których Czyli mówiłem. te najnowsze. Tak, oba dotyczą 2021 roku. Wyniki były bardzo różne, natomiast no oczywiście tutaj mamy tak naprawdę dwa państwa, które czołują w liczbie tych referendów i były to Irlandia i Szwajcaria. Cześć, z tej strony Agata Kępa. Witam Was bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Jakiś czas temu właśnie tutaj na kanale rozmawiałam z Janem Śpiewakiem o referendum aborcyjnym w Polsce, a raczej o tym, że tego referendum aborcyjnego nie ma, dlaczego według Jana Śpiewaka powinno się odbyć i o tych wszystkich kwestiach wokoło, które cały czas są aktywne w dyskursie w Polsce. Dzisiaj na kanał zaprosiłam Tomasza Synowca. Cześć! Cześć. I będziemy niejako ten temat kontynuować, ale tym razem już nie będę rozmawiała o referendum aborcyjnym w Polsce, ale o referendach i to na świecie. Zobaczymy, jak ta sytuacja wyglądała w innych krajach, bo te referenda przez ostatnie kilkadziesiąt lat były też tematem nie tylko głośnym w naszym kraju, ale w wielu, wielu europejskich krajach i nie tylko europejskich, ale chyba dzisiaj się na nich Tak, skupimy. dzisiaj będą wyłącznie państwa z Europy. Natomiast co warte podkreślenia, o żadnym z tych referendów nie możemy powiedzieć, że ono było niedemokratyczne w takim sensie, żeby odbywało się w jakimś systemie, gdzie moglibyśmy mieć wątpliwości co do wyniku głosowania, albo żeby po prostu ono było w jakiś sposób zafałszowane. Tak jak oczywiście miało to miejsce w niektórych państwach autorytarnych bardzo często. Tak. Możemy na pewno w takim razie zauważyć, że ta praktyka przeprowadzania referendów aborcyjnych jest jakby obecna. To jest też dosyć powszechne, jak się okaże. Ile krajów europejskich w ciągu ostatnich lat przeprowadziło takie referendum? To znaczy, z tego co tak patrzę, najbardziej cofamy się do lat 80., ewentualnie zastanawiam się, czy Szwajcaria nie miała jakiegoś wcześniej. I mówimy tutaj o 7 państwach, ewentualnie 6 państwach, jednym podmiocie niepaństwowym stanowiącym jakby terytorium Wielkiej Brytanii, bo jest Gibraltar na tej liście. I w tych 7 państwach odbyło się przez te ostatnie 40 parę lat 17 referendów dotyczących kwestii aborcji. W niektórych z tych referendów, co oczywiście też warto podkreślić, było zadane więcej niż jedno pytanie dotyczące aborcji. Więc jakby tak sumarycznie zliczyć, to tych głosowań w sprawie aborcyjnych mamy ponad 20 przeprowadzonych w tych wszystkich państwach. No to jest już w takim razie o czym rozmawiać. Czy ty w ogóle widzisz jakąś zależność, jak te referenda zostały przeprowadzane, o co najczęściej pytano, czy prawo liberalizowano, czy zaostrzano, jeśli chodzi o aborcję i czy na przykład były jakieś takie lata, w których częściej się odbywały te referenda? To znaczy, no nie mamy ich aż tyle, żeby mówić o zależności czasowej, bo jednak no, możemy wskazać, że w 2021 roku jakby wprowadzono aborcję na życzenie w San Marino i w Gibraltarze w wyniku referendów. Natomiast no, też większość rozstrzygnięć w sprawie aborcji referendalnych jest w kończy do prawa do życia i jest to kwestia wprowadzenia bądź wprowadzenia prawa do aborcji na życzenie w jakimś okresie. Natomiast to też nie jest tak, że wszystkie referenda w tych sprawach zakończyły się albo przyjęciem takich rzeczy, albo że nie było referendów, w których zdecydowano się o wzmocnieniu ochrony prawa do życia każdego człowieka. Więc ciężko mówić o takiej jednoznacznej zależności.
Te wyniki były bardzo różne, natomiast no, oczywiście tutaj mamy tak naprawdę dwa państwa, które czołują w liczbie tych referendów i były to Irlandia i Szwajcaria. Irlandia to jest po prostu kwestia specyfiki irlandzkiej, że tam tych referendów aborcyjnych było całkiem sporo. No a Szwajcaria to jest specyfika szwajcarska, że tam referendów po prostu jest dużo. No to może zaczynając od tych krajów, jak właśnie w Irlandii wyglądała kwestia referendów aborcyjnych? To znaczy, w Irlandii przeprowadzono cztery takie referenda. W Irlandii wszystkie te referenda miały charakter referendów konstytucyjnych, czyli dotyczyły dopisania poprawki do konstytucji, które albo wprowadzały jakieś prawo, albo znosiły poprzednie poprawki, bo w Irlandii mamy taki system dość ciekawy poprawek, to znaczy każda poprawka do konstytucji zgłaszana jest numerowana, która jest poddawana głosowaniu w referendum i nawet jak zostanie ona odrzucona, to oczywiście nie wchodzi, nie zostaje dopisana do konstytucji, jednak kolejne poprawki do konstytucji mają już ten wyższy numer. To jest system podobny do amerykańskiego pod tym względem, że tam się po prostu dopisuje te poprawki, natomiast no, sposób liczenia jest na swój sposób oryginalny. I w Irlandii, tak jak wspomniałem, mieliśmy cztery referenda, pytań referendalnych było więcej. W 1983 roku było to referendum dotyczące wpisania prawa do życia, ochrony życia do konstytucji, ponieważ ochrona życia była gwarantowana wówczas w Irlandii, ale była gwarantowana na poziomie ustawowym, więc mówimy tutaj o wzmocnieniu prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Później było kilka, i to referendum zakończyło się sukcesem, i to była ta poprawka, która przez długie lata w Irlandii obowiązywała. A czy wówczas tam były jakieś wyjątki od tej sytuacji, jak teraz to mamy też obecnie w Polsce, czy nie? Tak, to znaczy one nie były symetrycznie uregulowane, natomiast sytuacje takie jak oczywiście zagrożenie życia. Były na pewno zagrożenie życia na pewno było tam wskazane. Wydaje mi się, że nie był to jedyny wyjątek, natomiast to był taki wyjątek, który na pewno był i który powracał w późniejszych referendach, ponieważ w 92 roku odbyło się referendum, w którym zadano kilka pytań i dotyczyło ono kwestii zakazu aborcji w sytuacji, gdy jest stwierdzone ryzyko samobójstwa przez kobietę w ciąży. Wynikało to z tego, że środowiska pro-life dostrzegły stosowane przez zwolenników aborcji taki wątpliwy prawnie, ale uznany przez sądownictwo irlandzkie wytrych, że dość szeroko, jeżeli kobieta nie chciała ciąży, było wydawane zaświadczenie przez psychiatra o złym stanie psychicznym i ryzyku samobójstwa. I było to uważane przez środowiska pro-life jako takie aborcja na życzenie, nieco bocznymi drzwiami wprowadzona wbrew rozwiązaniom prawnym, które zostały przyjęte. I wówczas podano właśnie pytanie, żeby zlikwidować tą przesłankę z zagrożenia dla życia z powodu możliwości popełnienia samobójstwa przez kobietę. I to rozwiązanie było najbliżej przyjęcia, natomiast generalnie zostało odrzucone. Natomiast na tak zagłosowano w dwóch pozostałych pytaniach, natomiast te pytania niejako były trochę powiązane, bo kolejne pytanie dotyczyło tego, czy są za wprowadzeniem do konstytucji zapisu, że te przepisy, które są wyżej wzmiankowane w konstytucji, nie zakazują wyjazdu za granicę kobiety w ciąży. Oczywiście pytanie było sformułowane w ten sposób, że chodziło o to, żeby ograniczyć w przypadku, to znaczy, żeby nie ograniczyć w tym wypadku turystyki aborcyjnej. Aczkolwiek, no oczywiście też tutaj druga strona, tak jak mówię, no, strona pro-life też częściowo ten postulat popierała, bo wskazując, że jednak ograniczenie prawa do wyjazdu za granicę kobietom w ciąży nie dotyczy tylko turystyki aborcyjnej, ale dotyczy bardzo wielu kobiet i byłaby to nieuzasadniona ingerencja. I to pytanie zostało przyjęte. Przypominam, tutaj chodziło o to, żeby było zagwarantowane, że przepisy ograniczające aborcję nie pozwalają wprowadzić zakazu wyjeżdżania kobietom w ciąży za granicę.
I było jeszcze pytanie dotyczące tego, żeby wprowadzić do konstytucji gwarancję, że przepisy ograniczające aborcję i penalizujące aborcję nie mogą zakazywać informowania o aborcji, jej legalności i dostępności w krajach sąsiedzkich. I tutaj również zdecydowana większość zagłosowała na tak. I to pytanie oczywiście też było powiązane wśród osób, które głosowały na nie, z kwestią turystyki aborcyjnej, no ponieważ Irlandia leży całkiem blisko Wielkiej Brytanii, zresztą generalnie kontynentu europejskiego i część środowisk pro-life akurat w tej kwestii, jak wyniki pokazują, nie była to jakoś priorytetowa kwestia nawet dla tych środowisk. Wskazywały na to, że jest to trochę promocja aborcji także bocznymi drzwiami. W 2002 roku powtórzyła się kwestia nieco inaczej sformułowanego pytania o ograniczenie aborcji w przypadku tej przesłanki psychicznej, czyli zagrożenia samobójstwa. No i w 2018 roku odbyło się referendum wprowadzające poprawkę likwidującą tą poprawkę wcześniejszą, która gwarantowała konstytucyjną ochronę prawa do życia. Referendum zakończyło się tym, że ponad 60% osób zagłosowało na tak i w ten sposób i ta poprawka przewidywała, że od tej pory to nie na poziomie konstytucyjnym, ale na poziomie ustawowym będzie określana kwestia dostępności aborcji w Irlandii. I tutaj po przeprowadzeniu tego referendum Irlandia przyjęła ustawodawstwo, które wprowadziło aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży. No oczywiście w przypadku innych przesłanek zdrowotnych to nie jest limit, ten 12 tydzień, to tak jak w większości państw jest kwestia aborcji na życzenie, czyli kobieta przychodzi bez podania żadnego powodu, jeżeli chce, po prostu może usunąć ciążę. Co też było przedmiotem krytyki, ale nie jakiejś bardzo dużej. Część środowisk pro-life twierdziła, że no w głosowaniu, kiedy głosowali, nie mówiono o tym, że alternatywą dla zniesienia tego będzie aborcja na życzenie, ale nie wydaje się, żeby to było faktycznie tak bardzo istotne, żeby zmieniło wynik głosowania. Więc to też można wskazywać, że usprawiedliwiano tym przegraną w głosowaniu, jednak należy wskazać, że faktycznie w Irlandii zdecydowana większość chciała zaoszczenia tutaj tych kryteriów ochrony życia. Natomiast w Szwajcarii te referenda i tych referendów było nawet więcej, bo było ich 5. To podsumujmy w takim razie tylko Irlandię w tym momencie, jaka tam jest sytuacja, jeśli chodzi o dostępność aborcji i czy możemy się w przyszłości bliższej raczej spodziewać tego, że po raz kolejny ta kwestia zostanie podniesiona w referendum. To znaczy nie ma silnych głosów wskazujących na to, żeby ta kwestia miała być w Irlandii ponownie poddana pod referendum. W tej chwili na podstawie ustawy, a nie na podstawie konstytucji w Irlandii mamy aborcję na życzenie do 12 tygodnia. Ósma poprawka, ta zakazująca aborcji, została w 2018 roku większością 2/3 głosujących, przy frekwencji też ponad 60% uchylona. I ani nastroje społeczne, ani też partie polityczne nie wskazują na to, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Dziękuję za odpowiedź i myślę, że teraz możesz przechodzić do Szwajcarii, czyli do tego kraju, o którym powiedziałeś, że obok Irlandii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat najczęściej odbywało się tam referendum dotyczące aborcji. Tak, i pierwsze referendum, które miało miejsce w ostatnich latach, to było w 1972 roku. Pod referendum poddano obywatelski projekt ustawy zezwalający na aborcję w pierwszym trymestrze ciąży. Mówimy tu o aborcji na życzenie. Wówczas aborcja w Szwajcarii generalnie była dostępna, ale z pewnymi ograniczeniami. Natomiast ten projekt został odrzucony, przeciwko głosowało 51,7%, no i prawie 52% osób wzięło udział w tym głosowaniu, więc przy całkiem wysokiej frekwencji. W 1978 roku pod referendum podano z kolei obywatelski projekt ustawy, który miałby zakazywać aborcji.
Tam jednak przeciwko głosowało ponad 61%, a niecałe 39% poparło proponowaną zmianę. Próba zakazu aborcji została powtórzona w 1985 roku, ale tam za ochroną życia głosowało jeszcze mniej osób, bo jedynie niespełna 31%, w dodatku zauważalny jest spadek frekwencji poniżej 36%. Co też oczywiście jest związane nie tylko z kwestią tematyki, ale też z kwestią tego, że generalnie dawniej frekwencja w referendach szwajcarskich była wyższa. Z kolei w 2002 roku doszło do takiej sytuacji, że jednocześnie zgłoszono dwa projekty referendalne. Jednocześnie była to propozycja dekryminalizacji, czyli wprowadzenia aborcji na życzenie do 12 tygodnia od ostatniej miesiączki lub po badaniu USG oraz po 12 tygodniu, jeżeli stwierdzi, że może ciąża zagrażać matce lub jeżeli cierpi ona z powodu ciąży. Wcześniej aborcja była z ograniczonych medycznych przesłanek w Szwajcarii, a równocześnie z tą propozycją pojawił się projekt penalizujący, który był odpowiedzią taką obywatelską. Jednak tutaj za ustawą dekryminalizującą, czyli wprowadzającą aborcję na życzenie, zagłosowało ponad 72% osób, a z kolei za ustawą penalizującą niewiele ponad 18%, prawie 82% głosowało przeciwko. No i frekwencja w tych referendach w obu wyniosła niecałe 42%, tam różnice we frekwencji były nieznaczne, bo co myślę można akurat w polskim kontekście zauważyć, u nas jak mamy kilka pytań, to frekwencja jest liczona łącznie do referendum. W Szwajcarii, jak i w wielu innych państwach po prostu liczy się oddzielnie do każdego pytania frekwencję wyborczą. No i ostatnie referendum aborcyjne w Szwajcarii odbyło się w 2014 roku. I chodziło o to, żeby skreślić aborcje z listy świadczeń medycznych opłacanych przez państwo. Jednak za tą propozycją zagłosowało jedynie 30% Szwajcarów, więc aborcja w Szwajcarii pozostaje świadczeniem gwarantowanym przez państwo i świadczeniem, które jest dostępne na życzenie kobiety. Mamy w takim razie już jasną sytuację w Szwajcarii, czyli tym drugim kraju, w którym dosyć często, na pewno często na tle innych krajów europejskich w ostatnim czasie odbywało się to referendum. A jakie są inne kraje, w których właśnie podnoszono ten temat aborcji w Europie i postanowiono rozwiązać tutaj te kwestie poprzez referendum? Kolejnym takim państwem jest Portugalia. W Portugalii poddano dwa razy, w 1998 roku i w 2007 roku, pod głosowanie to samo pytanie. Czy zgadzasz się na dekryminalizację dobrowolnego przerywania ciąży, jeżeli odbywa się ona w pierwszych 10 tygodniach i w uprawnionym zakładzie opieki zdrowotnej? Czyli tutaj też mówimy o wprowadzeniu aborcji na życzenie, jednak aborcji na życzenie do 10 tygodnia ciąży, a nie tak jak w poprzednich przypadkach do 12 tygodnia. No oraz ograniczając to jedynie do państwowych placówek, no bo pamiętajmy, że w niektórych państwach za aborcję odpowiadają też prywatne kliniki. I w 1998 roku za aborcją zagłosowało jedynie niewiele ponad 49%, prawie 51% głosowało przeciwko, w związku z czym ochrona prawa do życia w Portugalii w 1998 roku została zachowana. Natomiast w 2007 roku, kiedy zadano to samo pytanie, już ponad 59% zagłosowało na tak, za wprowadzeniem aborcji na życzenie, a niespełna 41% się sprzeciwiło. I obecnie w Portugalii również nie ma dyskusji kwestii ponownego wprowadzenia referendum. Raczej liczba zwolenników poszerzenia, wzmocnienia ochrony życia od poczęcia w tym kraju po wprowadzeniu tej legislacji jeszcze bardziej spadło. A czy w takim razie w Portugalii w tym momencie jest to 10 tydzień, czy tutaj, tak jak częściej słyszymy, 12? Tak, tak pozostaje to 10 tydzień. Ale tam również oczywiście jakby trzeba pamiętać, że właściwie we wszystkich tych przypadkach pewne kwestie, takie jak zdrowotne, one gdzieś tam na
uboczu gdzieś funkcjonowały już wcześniej i po prostu często nie poddawano je pod głosowanie. Jasne. No i tak jak na początku zapowiadałaś, zostały nam jeszcze trzy albo cztery kraje, zależy jak będziemy traktować Gibraltar. Jakie to są jeszcze kraje i jak tam wyglądała sytuacja z referendami? Dalej mamy Liechtenstein. I w Liechtensteinie mieliśmy dwa referenda dotyczące kwestii aborcji. Jedno pośrednio w 2005 roku, jedno takie bezpośrednio w 2011 roku. I w 2015 roku tam w Liechtensteinie to również były referenda konstytucyjne. Obywatele mogli zagłosować w dwóch kwestiach. To znaczy, była proponowana poprawka obywatelska za życiem oraz propozycja Landtagu, czyli ich mniejszego parlamentu, i one były głosowane oddzielnie. I propozycja za życiem zakładała zmianę wprowadzenia artykułu w brzmieniu, że najwyższym zadaniem państwa jest promowanie ogólnego dobrobytu narodu, i żeby to znaczy, tak brzmiał artykuł przed poprawką. A proponowano zmienienie na nadrzędnym zadaniem państwa jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wspieranie ogólnego dobrobytu narodu. Z kolei propozycja Landtagu nie zmieniała brzmienia tego przepisu, to był artykuł 27 Konstytucji, ale dodawała artykuł 27 bis i artykuł 27b, które brzmią: godność człowieka ma być szanowana i chroniona, nikt nie może być poddany nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Oraz artykuł 27b, każdy ma prawo do życia, kara śmierci jest zabroniona. Obywatele w zdecydowanej większości zagłosowali w tym wypadku za propozycją Landtagu, z kolei propozycja za życiem została przez większość odrzucona. Natomiast w 2011 roku poddano pod głosowanie projekt wprowadzający aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży lub gdy dziecko było niepełnosprawne. I ponad 20% głosujących zagłosowało przeciwko takiemu zaostrzeniu prawa. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że pewien wpływ na głosowanie mogła mieć postawa księcia Liechtensteinu, który zagłosił, że w przypadku, gdyby zagłosowano za wprowadzeniem aborcji na życzenie, to wówczas on taką zmianę prawną by zawetował, a zgodnie z prawem Liechtensteinu on ma prawo weta absolutnego i ma również prawo wetować decyzje podjęte w referendum. I niektórzy wskazują, że być może, gdyby nie ta deklaracja, która padła jeszcze przed dniem głosowania, być może opcja zwolenników aborcji na życzenie uzyskałaby tutaj większość. Jak dalej wygląda sytuacja? Jak w tym momencie w Liechtensteinie ona wygląda? To znaczy, próbuję sobie teraz przypomnieć, w Liechtensteinie generalnie aborcja co do zasady, z tego co pamiętam, jest nadal zakazana. I tam jest chyba tylko przesłanka zagrożenia życia i ewentualnie zdrowia matki. Nie jestem pewien co do czynów karalnych. Natomiast generalnie Liechtenstein jest jednym z krajów z najsilniejszą ochroną życia w Europie. Kolejnym państwem, w którym głosowano kwestię aborcji, były Włochy. Tam skorzystano z procedury weta ludowego, czyli referendum abrogacyjnego, w ramach którego proponowano usunięcie pewnych przepisów, i wtedy głosowano pięć projektów. Dwa z nich dotyczyły aborcji i były to projekty sprzeczne ze sobą. Jedna z nich dotyczyła dopuszczenia aborcji na żądanie w ciągu pierwszych 90 dni ciąży. Ona była nazywana propozycją radykalną, ponieważ złożyła ją partia, która się nazywała Partia Radykalna. I ona zakładała zniesienie kwestii procedur kontroli w kwestii aborcji oraz zniesienie sankcji za aborcje dokonywane później niż w 90 dniu, ponieważ zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem do tego czasu można było dokonać aborcji, jednak pod kwestiami takimi, że musi państwo kontrolować różne sprawy w tej kwestii.
Propozycja radykalna proponowała zniesienie tej kontroli i dekryminalizację także pozostałych aborcji. Natomiast była propozycja ruchu na rzecz życia i ona proponowała po prostu wykreślenie przepisów, które legalizowały aborcję, czyli proponowała przywrócenie zakazu aborcji. Za propozycją radykalną zagłosowało niespełna 12% wyborców i została ona zdecydowanie odrzucona. Natomiast za kwestią zakazu aborcji poparło ją 32% głosujących, więc również ta propozycja została odrzucona. Natomiast w późniejszych latach zakres dostępu do aborcji we Włoszech i tak został poszerzony. I jak w tym momencie wygląda sytuacja? Znaczy się, nie pamiętam do którego to jest tygodnia, ale Włochy zasadniczo od takiej normy europejskiej nie odbiegają, więc podejrzewam, że będzie to 12 tydzień, aczkolwiek tak jakby tutaj nie jestem na 100% pewien. W każdym razie to nie są jakieś znaczące odstępstwa od tego, co mamy w większości państw europejskich. No i oprócz tego mamy jeszcze oczywiście referenda w San Marino i w Gibraltarze, o których mówiłem. Czyli te najnowsze. Tak, oba dotyczą 2021 roku. I w San Marino pytanie brzmiało, czy chcesz, aby kobieta mogła dobrowolnie przerwać ciążę do 12 tygodnia ciąży, a nawet później, jeśli istnieje zagrożenie życia kobiety lub jeśli występują anomalie i wady rozwojowe płodu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety. I tu było ponad 77% za. Z kolei w Gibraltarze pytanie dotyczyło przyjęcia nowelizacji kodeksu karnego z 2019 roku, który określał okoliczności dopuszczające aborcję na Gibraltarze i nowelizacja przewidywała legalną aborcję w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu matki. Jej kontynuowanie spowoduje dożywotnią utratę zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, występuje ryzyko ciężkiej choroby dziecka oraz do 12 tygodnia, jeżeli kontynuowanie ciąży niesie większe ryzyko pogorszenia stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego matki niż kontynuowanie ciąży. I za tym opowiadało się prawie 63% głosujących. Wcześniej na Gibraltarze aborcja była całkowicie zakazana. Widzimy w takim razie, że w Europie ten temat aborcji jest cały czas tak naprawdę żywy i był poruszany w referendach. Tak, myślę, że można można też tu wspomnieć, że dzisiaj tego oczywiście nie będziemy omawiać ze względu na bardzo dużo takich przypadków. Ale w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym mamy dziesiątki referendów dotyczących aborcji. Oczywiście najwięcej dotyczy z okresu spoza czasu obowiązywania Roe vs. Wade, czyli sprzed tego orzeczenia albo z ostatnich lat, kiedy to orzeczenie zostało przez Sąd Najwyższy uchylone, no ale także w trakcie jego obowiązywania kilka referendów dotykających kwestii aborcyjnych miało miejsce. Tak, właśnie tu też chciałam powiedzieć do naszych widzów i widzek, jeśli jesteście zainteresowani tematem i kontynuowaniem go, jak wyglądały referenda aborcyjne poza Europą, no i tutaj na pewno byśmy się skupili na Stanach Zjednoczonych, bo tak jak Tomek powiedziałeś, tych referendów było tam kilkadziesiąt, to dajcie nam koniecznie znać, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, można pisać i do nas na nasze profile, jak i na maila, czy na profilach lub bezpośrednio. Będziemy w takim razie wtedy też poruszać ten temat. Na przykładzie Europy widzimy, że ten temat jest tak naprawdę cały czas aktualny, no bo 2021 rok, no to kwestia sprzed 2 lat, także dosyć też aktualna i to w 2 krajach. Widzimy, że wiele tych krajów zdecydowało się o pytanie swoich obywateli o to, jak rozwiązać tutaj sytuację aborcji i to czasami nawet kilkukrotnie, bo to prawo w poszczególnych krajach na przestrzeni czasami nawet kilkunastu lat się zmieniało. A tobie, Tomku, w takim razie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. I tutaj taki spacer po Europie śladami referendów. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy wracać tutaj na kanał. Jeśli nie w tym temacie, no to na pewno w innych. Tak, również dziękuję bardzo za rozmowę. No i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, obserwować nas także na innych mediach społecznościowych oraz odwiedzić naszą stronę lub bezpośrednio.pl, na której znajdziecie zarówno linki do naszych rozmów, jak i liczne artykuły oraz zaproszenia na spotkania oraz szkolenia dotyczące demokracji bezpośredniej. Dokładnie, a dzisiaj mówili do was Agata Kępa i...
Tomasz Synowiec. Do zobaczenia.